Ubłąkany książę. Zajazd przygotowano bardzo starannie, wiedząc, że książę krajczy został o nim uprzedzony i pół dnia już pakuje dobra wszelkie nawozy, by umknąć, gdzie oczy poniosą, unikając sprawiedliwości. Wpierw więc otoczono park dworski i zablokowano wszelkie drogi wyjazdowe. Książę chorąży polecił, by stanęli tam najlepsi z jego dworskich kozaków. Kiedy wykonano rozkaz i już wiadomo było, że żywa noga się z czarnawczyc nie wydostanie, książę chorąży rozkazał, by czelać i strzelcy, ruszyli wprost na dwór i wywlekli stamtąd jego brata żywego i w miarę możliwości bez uszczerbku na zdrowiu. Takie bowiem było familijne postanowienie i taka ugoda z królem. Księciu krajczemu włosy z głowy spaść nie może. Trzeba go pochwycić, zamknąć w odosobnieniu, a jeśli by przy tym opór stawiał, zasznurować. W tym odosobnieniu miał książę przebywać do czasu całkowitego oprzytomnienia lub do śmierci. To zależy, co najpierw ześle na niego dobry Pan Bóg. Kiedy służba księcia Hieronima zbliżała się do dworskich wrót, pan i główny mieszkaniec Czarnawczyc nie czekał, aż po niego wyjdą. Wypadł przed drzwi samotny w koszuli rozchełstanej na piersi, ze zmierzwionym czubem i w poplamionych hajdawerach. W ręku miał krucicę i już od progu zaczął odgrażać się, że pierwszego, który się zbliży, na miejscu trupem położy. Nie po to jednak jego brat Jeronim Florian utrzymywał w tym czasie sześć tysięcy najlepiej ćwiczonego wojska w całym kraju, żeby mógł tych żołnierzy straszyć pistoletem jeden starzejący się pijaczyna, któremu zdarzyło się zwariować, a niechby się i nazywał, radziwił. Strzelcy nic sobie nie robili z gruźb księcia Marcina, krajczego litewskiego. Pochwycili go i ryczącego straszliwie. Ponieśli tuż przed siedzący na koniu majestat jego brata, księcia chorążego Hieronima Floriana Radziwiła książę Hieronim, który był uosobieniem statyki rzymskiego piękna, a przynajmniej za takiego się uważał. Siedział na swojej kobyle spokojnie i patrzył, jak ta chora latorośle Radziwiłowska wije się i krzyczy, ściśnięta mocarnymi dłońmi jego ludzi. Nie było w nim jednak litości. Musiał wyegzekwować postanowienie, które ich najstarszy brat, senior rodu, a prawdę po dzisiejszemu rzekłszy capo di tutti capi, na całą Litwę i obrzeża het Michał Kazimierz Rybeńku radziwił, wynegocjował z królem. Postanowienia te dotyczyły księcia krajczego właśnie, który rzucony teraz przed konia na trawę, całkowicie zmienił taktykę i zamiast grozić, straszyć, krócicą i pluć, począł błagać, prosić i modlić się do najświętszej panienki, co było tym dziwniejsze, że od jakiegoś już czasu przebywał w towarzystwie samych tylko Żydów i uważał judaizm za jedyną prawdziwą religię. Książę Jeronim skinął dłonią i kozak usiadł księciu Marcinowi na piersi, a inny przytrzymał mu nogi, by jaśnie oświecony nie wierzgał w czasie odczytywania postanowień. Te zaś były już w ręku Jeronima Floriana, który z wielką uwagą zabrał się do czytania dokumentu. Trwało to długo, albowiem wyszczególnione tam były wszelkie przewiny i horrenda, których dopuszczał się ostatnimi czasy książę Krajczy, a było tego naprawdę sporo. Czas mi trężono także z tego powodu, że książę Jeronim jąkał się okropnie, czego nikt nigdy nie śmiał mu wytknąć z obawy o życie. Tak więc pojękujący z upokorzenia krajczy litewski leżał na ziemi przyduszony przez kozaków chorążego litewskiego i słuchał wraz z nimi i nierozumiejącymi ni w ząb po polsku strzelcami, których rekrutował książę wśród kurlandzkich Niemców, co też familia dla niego przygotowała i dlaczego musi on opuścić swój dwór w Czarnawczycach. Wymienionymi w liście horrendami można było obdzielić pewnie kilkunastu ludzi, których następnie dałoby się z całym spokojem skazać na śmierć przez ścięcie lub powieszenie. Książę krajczy jednak miał żyć, ale miał żyć w odosobnieniu, by nie czynić już szkód i nie przynosić wstydu dobremu imieniu rodziny. Po odczytaniu postanowień księcia Marcina zasznurowano, po czym książę Jeronim rozkazał, by otwarto dwór i dokładnie przeszukano wszystkie pomieszczenia. Przede wszystkim zaś uwolnić kazał jaśnie oświeconą żonę księcia krajczego, Martę, z domu trębicką, która wraz z trzema małoletnimi synami zamknięta była w osobnym pokoju. Pomieszczenia tego nie opuszczała już od lat, albowiem książę Marcin uważał, że ma ona wrodzone predyspozycje do zdrady małżeńskiej. Była więc wraz z dziećmi pilnowana przez cały czas. Pod oknami pokoju ustawiano warty, które nigdy nie opuszczały swoich posterunków. Warunki, w jakich żyła księżna Marta, były wprost upiorne. W pokojach nikt nigdy nie sprzątał. Nie było tam żadnych urządzeń do podstawowej higieny. Panował straszny smród. A młodzi radziwiłowie, dzieci na granicy obłędu, byli wiecznie głodni i gryzieni przez wszy. Widok był straszliwy i wstrząsnął nawet księciem Jeronimem, który prowadząc życie żołnierskie, przywykł do widoku okropności kiedy księżna wyprowadzona została na powietrze, jej małżonek, do tej pory straszący ją śmiercią i wygadujący na jej temat rozmaite głupstwa, rzucił się do poszarpanej, nędznej sukni swej połowicy i obłagać o litość. Przysięgał, że się poprawi i o zamykaniu w osobnych pokojach nie będzie już mowy. Prosił, by księżna wstawiła się za nim u brata, by ubłagała go o wstrzymanie realizacji tych okropnych rodzinnych postanowień. Na szczęście księżna Marta nie dała się uprosić. Kozacy bez ceregieli oderwali łukającego księcia od jej nóg i wrzucili go jak worek do powozu. Hajduk na koźle zaciął konie i pojazd ruszył w kierunku Zamku W Białej, stałej rezydencji księcia Jeronima Radziwiłła, który stać się miał doczesnym więzieniem dla jego oszalałego brata. W tym czasie trwało dalsze przeszukiwanie dworu książę Jeronim zaczął je od drugiej w hierarchii ważności rzeczy, od uwolnienia dziewcząt z haremu. Był bowiem w czarnawczycach harem prawdziwy, złożony z skupionych i porwanych dziewcząt, które służyły księciu krajczemu do rozrywek i życie ich upływało w dostatku i spokoju, jeśli oczywiście krajczy litewski zadowolony był z usług. Kiedy było inaczej, rzecz mogła skończyć się w przerębli lub na gałęzi jednego z licznych w okolicy drzew. Marcin Radziwił, Krajczy Litewski, był bowiem człowiekiem bezkompromisowym i władczym lubił poza tym, by to, czego żądał, było zawsze najwyższej jakości. Dziewczęta, które dobrze się spisywały, nagradzał książę prezentami, pieniędzmi i od tego właśnie, od odebrania tym znudzonym lafiryndom złota i biżuterii, rozpoczął dalszą część swojej misji Hieronim Florian. Było trochę krzyku, ale kozacy szybko uciszyli co głośniej wrzeszczące odaliski i pozdzierali z nich wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Przystąpiono potem do spisywania zeznań każdej z nich, i wtedy na jaw wyszły rzeczy prawdziwie dziwne i zaskakujące. Otóż większość z obecnych w czarnawczycach dziewcząt, które służyły do uciech księciu krajczemu, nie została porwana, choć były i takie, ale legalnie kupiona za pieniądze od ich własnych rodziców. W dodatku nie były to żadne chłopki, czy mieszczanki, lub wręcz Żydówki tylko panny z dobrych szlacheckich domów, za które książę Marcin płacił do 200 tysięcy złotych polskich od łuba, że użyjemy tu takiego niewinnego eufemizmu, co wcale nie było sumą małą. W transakcjach tych pośredniczył byle kto, bo sam ksiądz pleban zdawi grudka. Panny owe w dodatku wcale nie żałowały, że przyszło im opuścić dom rodzinny w tak niecodziennych okolicznościach. Może z wyjątkiem tych, które zostały porwane. W Czarnawczycach miały bowiem rajskie życie. Było może trochę dziwnie i trochę niesamowicie, ale do roboty nie było prawie nic. A książę Marcin oddawał się różnym, fascynującym eksperymentom, jak to na przykład destylacja ciał zmarłych przy porodzie niemowląt, które to destylaty wysyłał on potem do Amsterdamu do tamtejszych żydowskich mędrców. Tak przynajmniej twierdzili donosiciele, którzy opowiedzieli o tym pozostałym radziwiłom. Niechętnie opuszczały panny z haremu dwór w Czarnawczycach, ale książę Hieronim był nieubłagany, a do tego skrupulant. Tak więc wszystkie podsyłał do domów rodzinnych, przykazując ludziom ze eskorty, by powtórzyli rodzicom sprzedanych ostrzeżenie od niego. On bowiem, chorąży litewski, nie życzył sobie, aby dobre, radziwiłowskie imię plamione było przez jakichś hetków takim niegodnym handlem. Posłuchano go, rzecz jasna, był bowiem książę Hieronim człowiekiem znanym w kraju ze stanowczości. Najgorsze jednak odkrycie ujrzało światło dzienne na końcu. Oto w najciemniejszych zakamarkach czarnawczyckiego dworu, gdzie nie było już ani krzty światła, gdzie podłogi były gliniane, a w okna nie zaglądał nawet miesiąc, siedziały pozamykane małe dziewczynki w nędznych koszulinach lub wprost nagie. Dzieci te przebywały tam wiele dni bez jedzenia, bez wygód, śpiąc na gołej podłodze i gapiąc się bezmyślnie w ściany. Były to tak zwane kadetki. Czyli ładne dziewczynki, które książę Marcin zauważył gdzieś w czasie licznych swoich wojaży i kazał porywać lub kupować, a potem trzymać w zamknięciu, póki nie dojrzeją i nie będą się nadawały do tego, co dziś zwiemy eufemistycznie czynami lubieżnymi. Widok ten zasmucił księcia Hieronima, ale niestety nie wiemy, co jaśnie oświecony uczynił z owymi nieszczęśliwymi dziećmi. Wszystkie te okropności wzburzają nas dziś i trudno nam w nie uwierzyć. Ale nie one były główną przyczyną familijnej decyzji o zamknięciu księcia Marcina w odosobnieniu. Książę ma trzarpną cierpliwość swojego brata Hetmana nie rozwiązłością wcale, ani brakiem szacunku dla poślubionej sobie kobiety, nie okrucieństwem wobec dzieci. Chodziło o coś zgoła innego. Otóż książę Marcin dowiedział się, że ksiądz Suzin, Pleban Klecki i Czarnawczycki chce nań donieść do konsystorza. Przeraziło to księcia krajczego, a że jego obłęd był prawdziwy, niesymulowany, na nic zdały się tłumaczenia, że Suzin ma na plebanii własne kochanki i nigdzie przez to żadnych donosów pisać nie będzie. Książę Marcin się uparł i postanowił Suzina porwać, a następnie wywieźć go do Wilna i tam przekazać w ręce biskupa Zienkiewicza. Było to typowe dla wariata bezcelowe posunięcie, bo biskup księdza uwolnił od razu, a przeciwko księciu wniósł sprawę do trybunału królewskiego. I to by jeszcze nie było najgorsze, ale o wszystkim dowiedziała się królowa Maria Józefa, osoba znana z ostentacyjnej pobożności nienawiści do grzechu oraz występku. Tego było już za wiele. Książę hetman Michał Kazimierz Rybeńku Radziwił spostrzegł, że to już nie przelewki. Wobec sądu królewskiego i wpływów monarchii nie ucierpieć mogło dobre imię rodziny. Trzeba było więc dogadać się z królem, z biskupem i zwariowanego brata, oddać pod kuratele swoich ludzi. Tak właśnie uczyniono. Zrobiono to tym prędzej, że ujawnieniem groziła także sprawa niejakiego Grabowskiego, który, jak to napisała Helena Mniszek, Stchóżnicki, Hrawicz, Radomyska. Był jedynie ślepym, a bezwolnym narzędziem w książęcych rękach. Tak, po prawdzie, to ów Grabowski był ślepym, a bezwolnym narzędziem w rękach książęcego załóżnika, Szymona. Sam książę miał, zdaje się, mgliste wyobrażenie o jego wyczynach. Szymon zaś był najważniejszym z Żydów, jacy pojawili się w czarnawczycach po książęcej konwersji. Mówiąc wprost. Był on realizatorem najczarniejszych obsesji księcia Marcina i nie wahał się przed niczym. Nie mógł mu dorównać nawet sam ksiądz pleban z Dawid Grudka. Ów Szymon właśnie wynalazł gdzieś tego całego grabowskiego. Ten zaś, nie licząc się zupełnie z prawem, pomny na książęcą opiekę, zaczął realizować polecane mu zadania. Jeśli książę szepnął Szymonowi coś o Zborowskim, podsędku brzeskim, wtedy zdarzyło się szybko tak, że ów Zborowski, wdawszy się w głupią awanturę w karczmie z Grabowskim, został przezeń zabity. Metresa Grabowskiego, na którą książę miał wielką ochotę, uciekła już w tym czasie z kapitanem Szaterlofem, Kurlandczykiem w służbie Radziwiłowskiej, o czym ani Szymon, ani książę nie wiedzieli. Grabowski zaś, chcąc spełnić jak najlepiej książęce polecenia, ruszył za nim w pościg. Kapitan uniknął, co prawda śmierci, ale kochanka, opierając się żądaniom Grabowskiego, została przez uduszona, o czym skwapliwie doniósł on Szymonowi, a ten przemilczał to przed księciem, by nie wywoływać niepotrzebnie furii jaśnie oświeconego, przez którą ucierpieć mogliby niewinni. Spodobała się kiedyś także księciu żona niejakiego Kukawskiego. Ten jednak chciał bronić czci połowicy i swego własnego życia. Musiał więc ich grabowski uciec oboje. Księciu także nic nie powiedziano z obawy, by nie dostał ataków wściekłości. Grabowski przeholował dopiero wtedy, gdy publicznie ogłosił, iż zamierza zabić chorodniczego z Brześcia, tego samego, co on nazwiska. Pan chorodniczy nie czekał, aż go zabiją, a faktów przemilczał przed księciem, tylko zebrawszy strzelce, ruszył przeciwko imć panu Grabowskiemu, pochwycił go i na sąd do Piotrkowa odwiózł. Tam szybko się z nim rozprawiono, kładąc szyję na dębowy pieniek. Ujawnienie tych spraw i pośredniego w nich udziału księcia Marcina Radziwiła byłoby dla całej rodziny litewskich magnatów wielkim ambarasem. Nie wahał się więc książę Michał Kazimierz przed nałożeniem aresztu na zwariowanego brata. Egzekucję zaś, jak napisaliśmy, powierzył księciu chorążemu Hieronimowi Florianowi, rezydującemu stale na Zamku W Białej. Przyjrzyjmy się teraz bliżej tej niezwykłej postaci. Książę Jeronim Florian był najpotężniejszym i najbogatszym wówczas magnatem w całej Rzeczpospolitej. Wystarczy spojrzeć na portret księcia, namalowany przez Jakuba Wesela, by zrozumieć, że był to człowiek dumny i bardzo wpływowy. Jeronim Florian utrzymywał własnym sumptem armię złożoną z sześciu tysięcy żołnierzy, czyli prawie tak liczną jak armia podupadłej już wówczas Rzeczpospolitej. Żołnierze ci rekrutowani byli przeważnie spośród kurlandzkich Niemców. I całe wojsko zorganizowane było na wzór i modelunek niemiecki. Niemiecka była w nim także komenda, a niemiecka czystość i dbałość o szczegóły umundurowania i broni, którą Książę widział w prusach, stała się dla nich wzorem. I wzór ten starał się Książę wpoić w swoich żołnierzy z różnym skutkiem. W Wojsku Książęcym zdarzało się bowiem sporo dezercji, które spowodowane były głównie nieokiełznanym temperamentem Hieronima Floriana. Za najmniejsze przewinienie karał on bowiem oficerów chłostą, a jeśli który z nich uciekł w swoje rodzinne strony, książę kazał go schwytać lub wykupywał go od księcia kurlandzkiego, swego przyjaciela, i wieszał na jednym z drzew w pobliżu Zamku W Białej. Miał także książę Hieronim własny korpus kadetów, w którym kształcił i przygotowywał do wojskowego rzemiosła miejscowych chłopów. Ci mu przynajmniej nie uciekali, bo po pierwsze nie mieli gdzie, a po drugie mieli od urodzenia wpojony strach przed księciem, który zmuszał ich do posłuszeństwa i wprost paraliżował. Książę wymagał bowiem przede wszystkim posłuszeństwa, ale nie lubił jeśli ktoś był nadgorliwy. Kiedyś pewien oficer wciąż kręcił się przy książęcych komnatach, spytał go więc Jeronim Florian, a czy, czemu to wasze tak tu łazisz? Chciałbym być zawsze na widoku, jaśnie panie, i zawsze do usług, odrzekł tamten. Książę, słysząc to, kazał oficera powiesić w świetle bramy zamkowej, a do zgromadzonych przykaźni rzekł, te, 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 teraz będę go miał zawsze na widoku. Był książę wielkim miłośnikiem wiedzy tajemnej i miał całe grube księgi zapisane rozmaitymi arkanami, czyli receptami na różne schorzenia i dolegliwości. Znany był z tego, że ból głowy uśmierzał pocierając czoło kawałkiem szaty świętego Andrzeja Boboli, który kupił kiedyś za wielkie pieniądze gdzieś u Żydów. Miał również w swym zamku całe panoptikum, gdzie zgromadzono wszelkie osobliwości tego świata. Sam książę opisuje, że były tam bazyliszek prawdziwy, w spiritu zwini tak cały, że i po śmierci prawie wzrokiem by zabijał, gdyby oczy onego wypadłe przez moc spirytusa nie były. Oraz górna kalwaria, szczęka, smoka wielkości wzdłuż z górą łokcia wiedeńskiego, w poprzek zaś dobra ćwierć tegoż. Jest prawie rzecz w najdystyngowaniejszych monarchów skarbcach niewidziana. Książę posiadał także w białej swój własny harem i więził małżonkę tak samo jak jego brat wariat. Jemu jednak nikt wstrętów z tego powodu nie czynił, a to przez stałą obecność. Sześciu tysięcy ćwiczonego żołnierza, którzy gotowi byli mordować na rozkaz swojego pana każdego, kto zbliżyłby się do bramy zamku w Białej z jakimkolwiek dokumentem sądowym. Niezwykły ten człowiek został właśnie głównym kuratorem i wykonawcą rodzinnej woli nad biednym, chorym księciem Marcinem. Nie mógł jej jednak sprawować do końca dni tego ostatniego, zmarł bowiem dwanaście lat później, w 1760 roku. Podczas mszy w kościele w Białej książę Hieronim padł rażony apopleksją być może choroba zwaliła go z nóg w skutek niedobrych przeżyć, jakie były jego udziałem w ostatnich czasach uciekła odeń wtedy trzecia już żona, którą trzymał w zamknięciu, obawiając się o jej cnotę i powątpiewając w chęć dochowania małżeńskich przysiąg. Książę Marcin po śmierci swojego kuratora i opiekuna został przewieziony do Słucka i tam dożył w dobrym zdrowiu i kondycji roku 1782.